Tylko u nas. Nowe jury tańca z gwiazdami. Co zdecydował Edward Miszczak? Mamy przecieki. Taniec z gwiazdami wraca na antenę Polsatu. Ujawnialiśmy już, że na parkiecie pojawią się m.in. Roxana Węgiel, Mafaszyn i Filip Heiser. Teraz dotarliśmy do ciekawych informacji na temat decyzji Edwarda Miszczaka w sprawie jury. Kto wystąpi w Tańcu z Gwiazdami w 2024 roku? Na antenę Polsatu wraca Taniec z Gwiazdami, który w tym roku świętuje 10-lecie obecności w ramówce stacji. Program zagości w wiosennej transzy od 3 marca. Jak już informowaliśmy, odcinki będą emitowane co niedzielę. Edward Miszczak wprowadził zmiany nie tylko w tym zakresie. Pracę nad produkcją powierzył firmie Jake Vision, która wygryzła Rockstar należącą do Rinke Royensa. Edward Miszczak wrócił do schematu, który sprawdził się w czasach, gdy Taniec z Gwiazdami był w TVN. Wtedy też program pokazywano w niedzielę, zdradza nam osoba z Polsatu. Obsada wiosennej odsłony show zapowiada się gwiazdorsko. Świat Gwiazd przekazywał już, że na parkiecie zobaczymy Roxanę Węgiel, Mafaszyn, Filipa Heisera i Dagmarę Kaźmierską. Produkcja zabiegała też o Andrzeja Sołtysika i Mikołaja Roznerskiego, ale oni ostatecznie odrzucili propozycję udziału. Kto stracił pracę w Tańcu z Gwiazdami? Od tygodnia Polsat informuje o zmianach w gronie jurorów. Za stołem nie zasiądą już 3 gwiazdy, które gościły od lat. Nie zobaczymy najmłodszego stażem Andrzeja Piasecznego oraz obecnych od pierwszej edycji w Polsacie Andrzeja Grabowskiego i Michała Malitowskiego. Z komentarzy w mediach społecznościowych wynika, że widzowie najbardziej będą tęsknić za Grabowskim. Wspominają, że aktor wnosił szczególną atmosferę i dbał o komfort uczestników, nie krytykując ich popisów w przesadny sposób, a raczej wspierając i dopingując w walce o głosy widzów. Grabowski też nie będzie oceniał, jak tańczę? No wyjdę z siebie. Andrzej Grabowski był moim ulubionym jurorem od dziecka, od pierwszej edycji, którą obejrzałam, był jednym z głównych powodów, dla którego wciąż oglądałam program, ciężko będzie się z nim pożegnać. Dziękuję za wszystkie cudowne chwile, za każdy dobry żart, za każdą pochwałę, za każdy krok postawiony w tańcu z uczestnikami, był pan wspaniałym jurorem. Decyzja Edwarda Miszczaka w sprawie jury Tańca z Gwiazdami w 2024 roku. Ale co z nowym jury? Światu Gwiazd udało się dotrzeć do nowych informacji na ten temat. Tym razem ujawniamy, jaką decyzję podjął Edward Miszczak i komu powierzył zadanie skompletowania jak najlepszej ekipy ekspertów. Edward Miszczak stawia na swoich. Na swoich, czyli na gwiazdy, które stworzył i współpraca z nimi układa mu się świetnie, a jedną z nich jest oczywiście Iwona Pawlowicz. Chcę przywrócić Taniec z Gwiazdami z rozmachem w stylu TVN. Iwona została w ekipie jako jedyna i dostała szczególną rolę. To ona ma ostatnie zdanie w kwestii wyboru kolegów do obsady. Do niej należy decyzja, kto dostanie pracę w programie, mówi nam osoba związana z produkcją. Na razie owiane tajemnicą są nazwiska kandydatów do tej roli. Kogo najprawdopodobniej zobaczymy? O tym przekonamy się już wkrótce.